ja im to powiem? Przecież oni nie zrozumieją. Chcą, żebym została lekarzem. Uważają, że właśnie tak powinna wyglądać moja przyszłość. Możemy porozmawiać? A czym byś chciała porozmawiać? Wiecie, bo tak ostatnio sobie myślałam o swojej przyszłości, co bym chciała robić i doszłam do wniosku, że chciałabym iść do zakonu. Co? Przepraszam jeszcze raz. No. Ja to nie zmieniło się. Chciałabym po prostu iść do zakonu. Jakiego zakonu? Ale nie denerwuj się. Przecież ona miała być lekarką. Ale to jest jej droga, nie twoja. Ale nie kłóćcie się, proszę. Nie, masz pójść jako lekarz. Daj jej spokój. Nie, tak miało być. Tak było już umówione od dawna. To ty idź na lekarza. Ja jeszcze jestem za stary na to. Ona ma przyszłość przed sobą. Ona może zostać kimś, a nie tak jak ty. W domu nic nie robi. Przestań. Zostanie, co, starym panem nie będzie... To, i co, nie będziesz miała wnuka czy tam wnuczki? Wyjdź to. Tak, sama wyjdź. To jest mój dom, a nie twój. I co mam mój lepiej. Stara jędza. Tak wychowała swoje dziecko. Przejmuj się. Wszystko się ułoży. Pamiętaj, módl się i trwaj przy mnie. A twoje życie na nowo będzie piękne. Dziękuję. A teraz wybij się i leć. No tak, jeszcze raz. Cicho. To wydarzenie dycha dla... Jeszcze raz. Dycha dla mamy, tak?